pierwsze ruchy kadrowe. Nie w najlepszych drużynach, tylko w tych aspirujących do elity. Polonia Bydgoszcz po 3 meczach ma 4 punkty. Jak na Beniaminkę, przyzwoicie. Mimo to w klubie zdecydowano się na zmianę menadżera. Powrót Roberta Sawiny, który wprowadzał Bydgoszczan do elity. Żadne nowe wyzwanie, bo znam swoją pracę, znam swoje możliwości i będę powielał to, co robiłem w roku ubiegłym. Gdy jeden uczestnik cyklu Grand Prix zawodzi, trzeba go zastąpić innym. W Częstochowie w miejsce Brytyjczyka Chrisa Harrisa pojawił się Duńczyk, Kenneth Bier, wypożyczony z Wrocławia. Kenneth Bier na dniach dotarł właśnie do naszej drużyny i najprawdopodobniej będzie tak, że w niedzielę już wystąpi w meczu. TVP Sport zaprasza na 2 transmisje. Z Bydgoszczy od 17.45 Polonia kontra wicelider Azoty Taulon. Punkt 20, relacja z meczu do...